który najbardziej kojarzy się ze ślubem, to? Pewnie większość z Was powie, że białe. A pora roku? Zapewne niewielu wskaże na zimę. A gdyby tak te dwa elementy ze sobą połączyć? Myśleliście kiedyś o weselu w stylu zimowym? Dziś udowodnię Wam, że to dobry pomysł. Kiedy myślę sobie o weselu w stylu zimowym, to od razu mam w głowie śnieg, mróz, srebro, złoto, zapach choinki i blask świec. Brzmi bajkowo, bo tak naprawdę wesele to absolutnie bajkowa chwila. Zaprosiłam dziś do pomocy Agnieszkę z firmy Wypożyczalnia Dekoracji APP, bo... Cześć Agnieszko! Cześć. Po pierwsze, we dwie udekorujemy wszystko szybciej, a po drugie zawsze o tym mówię, że wypożyczać jest zdecydowanie taniej niż kupować. Jeśli wypożyczamy, to oszczędzamy tylko pieniądze czy jeszcze coś? No jeszcze czas oczywiście. Nie wychodząc z domu, na zasadzie sklepu internetowego można skorzystać z wypożyczalni. Kurier wszystko dostarcza do domu, zero problemów. Komfort. Komfort. No dobrze, przed nami wyzwanie w postaci zimowej dekoracji. Od czego zaczynamy? Od białego obrusu oczywiście. Aha, to jest nasza podstawa. Co dalej? Coś bardzo eleganckiego, czyli pod talerze. Kocham! Oczywiście ze złotym brzegiem. No oczywiście. Nasza zima będzie złota, ciepła. I niezła. Niezła. Co teraz? Teraz piękna biała zastawa. Akurat moja jest taka z ładnym wzorem zimowym. Z takimi talerzami, podobnie jak z białymi obrusami, nie powinniście mieć żadnego problemu, bo większość sal weselnych dysponuje właśnie taką klasyczną zastawą. Rozumiem, że czas na serwetki. Dokładnie. Mamy je w wyjątkowym kolorze. Ale to jest... Jaki kolor? Bo to nie jest ani niebieski, ani szarość. To jest jakiś rodzaj gołębiego koloru? Tak. Mówią gołębi, mówią brudny niebieski, dusty blue, coś takiego właśnie zupełnie wyjątkowego. I do zimy myślę, że pasuje. Bo jest taki dosyć chłodny. Jak proponujesz złożyć serwetkę pod te dekoracje? Bardzo klasycznie. Cały czas tu się trzymamy raczej klasyki i elegancji, więc będzie namiocik. Agnieszko, teraz bardzo modne są złote sztućce. Ty zdecydowałaś się zastosować tutaj srebrne. Dlaczego tak? Korzystamy z najnowszego trendu łączenia złota ze srebrem. Tak jak w biżuterii jest to modne, tak na ślubach jest to modne i tak zimą jest to modne. No ponieważ lód, złoto, śnieg, biel, więc zimne i ciepłe barwy naraz. Tutaj mamy srebrną też ramę, grafitowe motywy graficzne i czcionki, plus znowu delikatne złoto. Czyli to nie jest tak, że srebrny jest tylko jeden element, tylko warto zadbać o ten balans między złotem a srebrem. Tak, tak, tak. Świetnie przełamuje i jeszcze bardziej wyostrzy nam tą elegancję. Czy taką ramę też możemy sobie wypożyczyć? Tak, oczywiście. Jaki to koszt? 40 zł. Do przeżycia. Pewnie. To co teraz? Brakuje na tym stole w moim odczuciu kwiatów. Tak. Będą? Mamy coś specjalnego. Ale to ładne. Tak, do klasycznych kwiatów, eustomy, goździka. No i są też gałązki eukaliptusa. Zrobiliśmy coś, co troszkę przełamuje nam tą klasykę. Czy to jest sztuczny kwiat, czy to jest przez Was wytworzony kwiat, że tak powiem? Nie, to jest prawdziwe, żywe anturium. W ogóle sztuczne kwiaty, no nie mogłyby się tu pojawić, no nie, nie, nie. Tak. Prawdziwe, żywe anturium zesprejowane na złoto. Jaki jest koszt wypożyczenia takiego... Tak naprawdę jest to chyba świecznik, prawda? W którym stoją te kwiaty? Może być świecznik, może być właśnie podstawa pod kwiaty. Aha. Duży kosztuje 12 zł. Mamy jeszcze taki mniejszy, właśnie dla przykładu ze świecą. I ten jest po 10 zł. Razem wyglądają doskonale. Powinno... Dołożymy tu jeszcze gałązkę świerku. No tak, jak zima, to świerk. Właśnie. Wiem, że przygotowałaś jeszcze jeden element dekoracji stołu, też bardzo zgodny z tym, co w trendach. Bardzo.
zdecydowany, absolutny hit, czyli dekoracje geometryczne. One, zobacz, świetnie pasują też do krzeseł. Mhm. O te krzesła właśnie chciałam Cię jeszcze podpytać, bo one są bardzo eleganckie i rzadko spotykane. Koszt wypożyczenia takiego krzesełka to? 25 zł. Czy coś jeszcze dokładamy do tego stołu? To Ci się spodoba. O! I drugi dekor owinięty światełkiem LED-owym. Aha. Świecą. One świecą bardzo delikatnie i tak naprawdę efekt będzie dopiero będzie to widać wieczorem. Jak będzie tak troszkę ciemno na sali. Wszystko fajnie, pięknie, ale czym przykryjemy ten mechanizm, te baterie? Oczywiście jesteśmy przygotowani. Dołożymy jeszcze jeden element geometryczny w specjalnym kształcie domku. Domek, czyli też ciepło zimowego, domowego ogniska. Oczywiście wszystkie te elementy geometryczne są dostępne w wypożyczalni dekoracji APP i kosztują 12 zł duży dekor, 8 mały, domek 15 zł, a lampion 20. Na tym stole jest już bardzo zimowo i bardzo bogato i bardzo modnie przy okazji, ale mam wrażenie, że brakuje tu jednej ważnej, informacyjnej rzeczy, czyli numerka. Proponuję coś i geometrycznego, i zimowego. Własnoręcznie bardzo prosto zrobiony numerek na szklanej ramce. I przede wszystkim pojawia nam się śnieg, bo w tej naszej zimie brakowało właśnie śniegu. Piękny, może ja tutaj postawię bardziej z tej strony. Na stole zawsze muszą być świece, im więcej światła żywego, tym lepiej i tym cieplej w tej naszej zimie. I jeszcze troszkę lasu, ale ładnie. Do ukończenia dekoracji tego stołu brakuje nam już chyba jedynie papeterii. Tak, papeteria musi być. Dlatego też ją przygotowałyśmy. Mhm. Zgadnij, w czym ustawimy winietki? Nie wiem. W szyszkach. Okej. Okay. Pokazuj, jaki masz na to pomysł. Aha, są złote szyszki. Dobra. Więc złote. Papeteria również z złotym śniegiem. A co my tu mamy? Pudełeczko na upominek dla gości. Co mieści się do środka? Pierścionek z brylantem? To by się ucieszyli, nie? Tak. No, jest idealne na pralinkę. A! W momencie zimowym, na przykład Raffaello otoczony kokosem. Brzmi świetnie. Dekoracja stołu na wesele zimą jest piękna i jest gotowa. I tak naprawdę jak patrzę tutaj na tę choinkę i na te prezenciki dla gości, to mam wrażenie, że niewiele trzeba by zmienić, żeby przygotować się na wesele świąteczne. Doskonały pomysł. Zmieniamy tylko serwetki na czerwień, wstawiamy gwiazdę betlejemską i gotowe. Agnieszko, dziękuję Ci bardzo za dziś. To była prawdziwa frajda pracować w zespole. Dzięki bardzo. Dziękuję. Było super inspirująco. No i co? Do zobaczenia. Nawet się ucieszyłam na zimę. Wesela zimą nadal są jeszcze w mniejszości, ale trzeba pamiętać o plusach wynikających z tego terminu. Po pierwsze, dużo większa dostępność sal, po drugie, niższe ceny. Po trzecie, nie wykończy Was upał, a po czwarte, Wasza fryzura i makijaż na pewno się nie zepsują pod wpływem ciepła. Po piąte, to idealny czas na podróż poślubną, szczególnie te w tropiki. A po szóste,
ta magiczna atmosfera na pewno pozostanie w głowach i w pamięci Waszych gości na bardzo długo.